Witam wszystkich bardzo serdecznie w 20 części Let's Play Prince of Persia The Sands of Time. Dobra, w końcu mogłam przekroczyć ten most. Tutaj mamy jakąś korbkę. Fara teraz na mnie utknęła. Dobra. Tak. Dobra, zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. No, mamy dość wysokie pomieszczenie. Coś w rodzaju jakiejś wieży, czy coś takiego. No i oczywiście będziemy podążać na samą górę. Więc zaczniemy się już wspinać. Na razie prosto, bo po schodach. To ja poczekam tu na ciebie, dobrze? Oczywiście, Fara. Nie truć się. Dobra, jest jakaś dźwignia. Ale ona właśnie chyba na razie nie działa. Także trzeba wymyślić coś innego. Tutaj widzę jakieś drążki. Książę, powinieneś się obrócić w drugą stronę. O, właśnie. Dobra. Tutaj jest inna dźwignia i ona chyba już będzie działała. Zatrzymała się! Pociągnij jeszcze raz! No chyba nie zadziała, bo teraz Fara powinna pociągnąć za dźwignię. Coś mi się tak wydaje. Chyba wiem, jak to działa. Spróbuj teraz pociągnąć za swoją. Teraz pociągnij za dźwignię. Fara chyba zaczęła się dobrze bawić. Dobra, więc będziemy mieć coś w stylu kooperacji między księciem a Farą w celu właśnie dotarcia tym mostem na samą górę. Już kiedyś było coś podobnego ze schodami. Dobra, tutaj jest ostrze, które nie wydaje się sympatyczne. Wow. Nie o to mi chodziło. Dobra. Tak, i teraz trzeba przejść kawałek na zewnątrz. O ile uda mi się tam jakoś normalnie doskoczyć. Dobra. Ojej, książę, znowu zepsułeś sobie koszulę. Tak. I w ten sposób książę efektownie pozbył się kolejnego rękawa swojej niebieskiej koszuli. Przy dźwiękach bardzo fajnej muzyczki, kojarzącej mi się z pierwszym Prince of Persia. Dobrze, tutaj były jakieś beczki, które mi przeszkadzały. I idziemy dalej. Taki mały fragment drogi naokoło. Żeby dotrzeć do niczego innego, jak kolejnej dźwigni. Dobra, wchodzimy na mostek. Trzymaj się! Pociągnę za swoją! Książę, trzymaj się. Dobra. Tak, coś mi się wydaje, że już niedaleko. Zaraz, w którą stronę teraz miałam iść? Tutaj. Okej. Tak więc w tym odcinku jest dość spory fragment wspinaczkowo-zręcznościowy. Tutaj mam jakąś bramę i o, jakąś dziurę w ścianie. Coś mi się wydaje, że Fara będzie musiała z niej skorzystać. Dobra, i tu jest jeszcze jakaś dźwignia. Już idę! O, która wysuwa drabinkę dla Fary. Tak, oczywiście teraz nie mogę nic zrobić. Książę musi czekać, wisieć na tej dźwigni, aż Fara sobie spokojnie dojdzie na górę. Dobra. Skacz. Jeśli zmieścisz się pod tymi wrotami, będę pod wrażeniem. Wiedziałem, że tam była dziura. Chciałem się tylko przekonać, czy wiesz. Oczywiście, książę. Oczywiście.
Biegnij! No i mamy piaskowe ptaszyska. Czyli czeka mnie walka z dość dużą ilością bloków. Dobra, mam nadzieję, że sobie poradzę. O nie, nawet w niego nie trafiłam. Ale oni zawsze trafią we mnie, oczywiście. Spadaj. Tak, przemieszczę się w stronę fary, żeby łatwiej jej było trafić ewentualnie jakiegoś z łuku. Widzę, że tam któregoś wyeliminowała. O, tutaj perspektywa mi się troszeczkę niewygodnie ustawia. No ale... Myślę, że fajnie się przed chwilą obracał. Tak w ogóle bez ruszenia stopami. Jakby miał kółka przyczepione do butów. No ale... O, dobra. Nie było ich aż tak dużo. Utworzył tutaj się pieskowy wir, czyli koniec odcinka zbliża się wielkimi krokami. Uważaj! O. No tak. Droga powrotna już nie istnieje. Dosyć powoli zawala się ten most, no ale nie czepiam się. Także... Ja już nie wrócę. O, fara tutaj przeszła przez jakąś ten bramkę. Ten jest zepsuty. Bardzo śmieszny. No dalej, otwieraj te wrota. Nie! Naprawdę jest zepsuty! Tutaj była fontanna. W porządku. Ty idź na dół. Ja znajdę inną drogę wejścia. Tylko niech ci to nie zajmie długo! Dobra. Fara, nie martw się, poradzimy sobie. Tylko właśnie, zanim wejdę w ten wir, chciałam zdobyć tutaj chmurkę. Tak, która utworzyła mi nowy zbiornik mocy. Wow. Dobra, no to zapisujemy grę. Tak, zniszczony most. 50%. Wow, jesteśmy gotowe. Już w połowie. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Albo dopiero w połowie. Zależy, jak na to patrzeć. Okej. Okay. Fara miała iść na dół, ale widzę, że ciągle tutaj czeka i czyści chyba sobie ubranie z kurzu. Oj, książę, nie stój tak blisko krawędzi, bo wiesz, nigdy nie wiadomo. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało i zapraszam do kolejnego. Pa, pa!